Sharon Stone międzynarodowy rozgłos zdobyła stosunkowo późno, bo dopiero w wieku 34 lat, gdy pokazała krocze w hitowym Nagim Instynkcie. Jako że przełomu w karierze wyczekiwała przez ponad dekadę, zmuszona była zdystansować się do branży. Choć w latach 90. udało jej się udowodnić aktorski potencjał za pośrednictwem wyróżnionej Złotym Globem i nominacją do Oscara roli w Kasynie, ostatnio próżno wypatrywać jej na ekranach. 60-letnia obecnie Stone chętnie korzysta ze statusu gwiazdy, ale zamiast brać udział w hollywoodzkim wyścigu szczurów, woli relaksować się w ramionach młodego kochanka. Stone w branży słynie z pogodnego usposobienia i przyjaznego nastawienia do paparazzi. Status pupilki hollywoodzkich fotografów kilka dni temu zapewnił jej towarzystwo na świątecznych zakupach. Gwiazda na chodniku w Los Angeles zaprezentowała się w bardzo kalifornijskiej, eklektycznej stylizacji z dresowymi spodniami, sportowymi butami, elegancką marynarką i torebką od Diora za 15 tysięcy złotych. Tak ubrana, wytrwale buszowała po sklepach, posyłając mimochodem uśmiechy w stronę śledzących ją paparazzi. Zobaczcie Stone w codziennym wydaniu. Dobrze się prezentuje. Proszę zasubskrybuj kanał. Dziękuję za likę.